Tragedia na osiedlu Przylesie w Lubinie. Nie żyje prawdopodobnie kobieta potrącona przez miejską śmieciarkę. Policja ustala tożsamość nieżyjącej. To właśnie tutaj, na drodze wewnętrznej przy ulicy Orlej 33, doszło rano do tragedii. Policja zgłoszenie otrzymała o 8:30. Pracownicy MPO jechali, kierowca jechał śmieciarką bardzo powoli. Dwóch pracowników ładowało kosze na śmieciarkę i ktoś krzyknął, że jest osoba pod kołami. Kierowca się zatrzymał. Na chwilę obecną ustalamy tożsamość tej osoby. Śmieciarką należącą do miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania kierował 25-letni mężczyzna. Ze względu na obrażenia na początku trudno było zidentyfikować ciało. Już teraz wiadomo jednak, że pod kołami śmieciarki zginęła 69-latka. Nie wiadomo jednak, jak doszło do tej tragedii. Wyjaśni to policja i prokuratura.